widzę właśnie. Jak podejdziecie do kompa, nie wiem, tylko też możesz. Śliczne. Wow. O! Mamy nawet allegro.pl. No. A wiadomo nawet, czy jest środkowy komp, czyli czy jest. A i właśnie, a z dawno miałem, nie miałem tej tapety. Czy... A to, to jest komp prykusia. Dobra. Tutaj mamy zbrojownię, która jest prawie pusta i można upać swoje spocone mundury. O ja. Dobra. Wychodzimy. W ostatnim czasie panuje... Chodź do Brygoś. Duży przerzut nielegalnych imigrantów przez granicę z stroną morską od południa, nie? Klimat. I teraz tak, zadzwonił do nas nasz emerytowany tutaj komenda Denis Halfias w pobliskiej miejscowości. Mianowicie jego dom został ostrzelany przez jakichś nieznanych sprawców. Prawdopodobnie dlatego, że dał nam w zeszłym tygodniu cynk o tym, gdzie przebywają lokalni właśnie przemytnicy i trochę im dziuplę przerzedziliśmy. Musimy z nim pogadać, bo możliwe, że ma dla nas jakieś kolejne informacje dotyczące sprawy. Dlatego zadzwoniła do na nas jeszcze jedna osoba, jakiś Mitroglub gość się nazywa, mieszka niedaleko, niego on też podobno coś widział, także musimy tam pojechać i przepytać te dwie osoby najpierw, tak? I pamiętajcie, nie, broń chowamy, holsterujemy w ogóle. Jesteśmy, nie możemy straszyć cywilów. W razie czego kujemy, potem zadajemy pytania. No i co? No i chyba wiecie, jak ogarnąć swoich ludzi w razie czego. Strzelamy w ostateczności, gdy ktoś celuje do was bronią, nie reaguje na polecenia, tak? Staramy się najpierw zranić, a jeżeli strzelają do was, to już strzelamy tak, żeby zabić. No wiecie, jak zabijemy jakiegoś cywila niechcący, czy albo niezbrojnego gościa, to wiecie, co zrobi z nami opinia publiczna, tak? Europejska. Zjadą nas ci lewacy. No, mieliśmy kontaktować się z Demisem oraz sprawdzić dom informatora Joannisa. Ja bym to powiedział tak, że ja bym wziął Demisa. Okej, ja bym do tego informatora. A ty do informatora. Dobra. Już widać, że jesteśmy elitą. Tak, jesteśmy. Aha, mamy kamzę, hełmy, no. Aha, nie mamy. Tak, ten. Dawaj, zbijemy żółwika. Tyk. Czekaj, na trzy. Raz, dwa, trzy. Ja mam przy sobie dwa bandaże, cztery bandaże, dwie morfiny i dwie opaski zaciskowe. No. Macie tyle samo? O kurwa! Dwa. Macie tyle samo? O kurwa! Granat? Dwa. O Jezus. Kurwa. Odbintowane. Ten też jest prawo. Od Gabor właśnie nie. O. Proponuję, żeby też... Granat! Kurwa. Ja pierdolę. Co się stało? Zabezpieczyć teren. Gabor, ty też rzuciłeś? Tak, ja pierdolę. Masz odbintowane przycisk G, czy nie? No właśnie nie. To odbinduj w pizdu. Mamy straty. Ja pierdolę. Co się stało? Medyk do kaplicy, tutaj. Mamy rannego. Tak, ja pierdolę. Jeden z policjantów jest ranny. No właśnie nie. Odbinduj w pizdu. Jezus, miałeś się... Nie, wcale nie trzeba odbindowywać. Ja nic miło się nie odbindowywałem. Ja tego nie odbindujemy, ja tak korzystam z tego. Jaki jest jego stan, Frykuś? Żyje? Przepraszam, ja rzuciłem nie tak, ja mówię, rzuciłem we drzwi. Pani, mi się odbiło stąd. Nie żyje. Niestety jeden z policjantów grecki już poleżał. Przyjąłem, on chyba był z twojego oddziału. Tak, jeden z mojego oddziału, którzy mieli ze mną iść na patrol. No, co jest? To słuchaj, bo jedziemy do tego informatora, nie? No. Wiesz, jak jechać do tej miejscowości? Tak, sprawdziłem sobie, wiem jak. O kurwa, chyba wszystkie. Jest jakiś ten dystrybutor wolny? Chyba nie za bardzo.
co robicie? Chcieliśmy zatankować wachę, bo nie mamy zbyt wiele. Ale dystrybutorek wszystkie zajęte chyba będzie by odjechać. Może nie... Jakie problemy z wachą ogólnie, bo jest strajk kompanii naftowej. No, tu jest zastrzelany samochód, to pewnie jego. To mi dzisiaj strzeli moje BMW w ramach zemsty. I żeby mnie nastraszyć. Ale ja się nie boję, byłem komendantem żandarmerii przez 20 lat w tym mieście, mogą mi skoczyć, mam broń. Niech się tylko pojawią. Jebać skurwieli. O, tu się spalę zgodę jak najbardziej. No, szkoda samochodu. Ustaliłem, że przemytnicy azjatyckich rysach twarzy spotykają się mniej więcej o tej porze nieopodal plaży Dionizos. Powodzenia, niech was prowadzi Bóg. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Bogiem. Więc mamy sektor do sprawdzenia, Mateusz. Dobra. Czyli mamy do sprawdzenia plażę Dionizos. A rozumiem, że grupa numer 2 dowiaduje się do tego Jonasa, czy jakiegoś tam jeszcze, tak? Tak. On tu mieszka w pobliżu, on tu mieszka jakieś 300 metry stąd. Nieźle napierdalają na radio. Oni zajmują nieźle radio, powiem wam. Pierdolą od rzeczy. Panowie z drugiej grupy, czy moglibyście się komunikować bezpośrednio, albo jakoś, bo zagłuszacie radio strasznie. To co, Mate, zostawiamy im to zadanie drugiego gościa przepytania, my już tam możemy jechać z tego Dionizosa, nie? Tak, jak najbardziej. Dobra, no to wsiadajcie i prowadźcie. Dobra, to trzeba do Dionizosa prowadzić. No to najpierw wycofaj i wycofaj na, no, tak jak jechaliśmy wcześniej, no nie? I teraz jest to, która prowadzi aż prosto do Dionizosa. Radio check. Działa. Dobra, jesteśmy pod domem informatora, wchodzisz? Buddy left your channel. Okay. Już idziemy. To jeszcze sprawdzę. Jesteśmy bez Maliny, więc... No to się chyba przesiądziemy w jedno auto, bo nie wiem, czy to ma sens tak teraz. Tak, tylko że to pytanie, czy to auto gdzieś odstawiamy, czy jak? Wrócimy, że dalej to nie mamy. To jeszcze trzeba będzie wymyślić. Dobra, który to jest dom? No ten tu. Tak, mam przede mnie według mapy oznaczony, tak? Dobra, to wchodzimy. Dzień dobry. A, okej. W naszej służbie, no w porządku. Ale gdzie jest punkt Goliat? Punkt Goliat to jest na północny zachód od miasta. A dobra, a, jest. Widzę. Dzień dobry. Okej, przełączę się na radio tamtych. Nie wiem, gdzie jest Dionizos, nie widzę Dionizos. Dionizos jest na zachód, plaża. A tak daleko? Dobra. Tak. Dobra, to jedziemy. Jakie jest ich KTM? Ustawię sobie jako drugi kanał. Dobra, proszę. Kuzi, ja zostawię może to auto z Maliną gdzieś. Ej, Miłosz, tak, ty możesz dwa kanały, to ty. No właśnie. Malina, ja postawię to auto to z Maliną gdzieś, nie? A radio check? To on będzie pilnował. Dobra, to idziemy. Tylko, że karetka będzie się miał z tyłu, nie? Dla mnie to nie kłopot. A, ale to mi nie działa chyba za bardzo ten. Dobra, jedziemy? Dobra, wsiadamy i jedziemy. Znowu wsiadasz? Ja wsiadam do tyłu. Chociaż pick-upem byłoby lepiej jechać, bo byś mógł strzelać, nie? W razie czego. No. A słyszałeś mnie jak nadawałem, czy nie? Tak. To za daleko jest. Rzucamy się na ich. Na nasze, nie? Znaczy, oni mnie pewnie słyszą, ale nie są w stanie mi nadać. Zjebałem drogę chyba. Tak, zjebałeś. No, wróć się. Dobra, to ty bądź na ich radiu, ja będę na jestem nasze. Jestem na obu. Dobra. Ja rozrysuję na kanale. A co to za goście uzbrojeni? Nie. Kurwa, uzbrojeni goście przed nami. Nie pierdol. Dobra, wyskakiwać, chowamy się gdzieś. Mam uzbrojonych ludzi na naszej pozycji. Kierunek? Tutaj na zachód. Na zachód, za murem. 10 metrów. 20. Co? To ktoś się gadał. Patrzcie tyły. Rekuś, patrz tyły.
pierwsza drużyna. Mamy tutaj uzbrojonych ludzi. Ktoś w berecie ma nasz ten. Jest na w berecie z pistoletem. Kurwa. Plecy, plecy, no! Jestem pewien, ale na plaży chyba jest jakiś dym się unosi, tak z tego. Tak dosłownie koło tego billboardu przy samej plaży, jakiś dym tam jest. Jesteśmy za daleko. Kurwa, prykuś, patrz plecy, ja pierdolę. Zobaczałem, Jezus. Chuja. Kurwa, dostajemy ostrzał, mamy trupy. Ostrzał mi zlagało, wiesz? Ładuję, ładuję, ładuję. Weź przód. Dobra, patrz już plecy. Ja patrzę plecy. Dwójka potrzebuje wsparcia. Zachodnia część Salacano. Powtarzam, zachodnia część Salacano. Ja też. Kurde, żeby wytrzymali. Co jak przejdziemy, kurczę. Na następnym rozwidleniu skręć w lewo. Tu dwójka, wjeżdżamy do Salacano. Gdzie no, jesteście? To przygotujmy się, przygotujmy się. Jest... Tu dwójka, wjeżdżamy do Salacano. Gdzie jesteście? Oznaczę pozycję. Ja pierdolę, w łeb dostałem z pistoletu. Też w nogę? W łeb. No to dobrze, że żyjesz, że sam... No hełm miałem. Ja nie mam żadnej kamizelki ani nic chyba, nie? Trzymam wasze głosy, jesteśmy blisko. Dobra, dobra. Trzymam, podchodźcie. Nie mam nikogo strzyć teraz. Jesteśmy w budynku po waszej lewej, widzę was przez okno. Nie dużo krwi. Możesz mi podawać się płyny? Nie teraz, widzę naszych. Raczej nie są. Gdzie są ci źli ludzie? Na zachód, południowy zachód, 206. Za naszym ambulansem. Tam zginął Bimatio, trzech wyeliminowałem. Dobra, panowie. Życzymy policja, jakby co, jakby do was strzelali, możecie się bronić, tak? Idziemy do przodu. Tak jest. Pożyli ogień do funkcjonariuszy, zabili jednego, więc... Pan wrogo nastawienie. Gdzie jesteście, gdzie jesteście? Pozycja tutaj. Gdzie jednego martwego? Północny zachód Salacano. Masz też tego laga jak... Tylko się zbugował. Do kolejnych leżących ludzi. Matez, odbiór. Co sądzisz, żebyśmy się połączyli w jedną grupę? Mamy za dużo straty, żeby sami chodzić. Dobra, jak najbardziej, dołączcie do nas. Przyjąłem, to idziemy pod twoje dowodzenie. Szybki raport, co się stało? Trzej uzbrojeni ludzie ten zaatakowali nas. Śmiertelny postrzał Bimatia, reszta ranny. Uważajcie, bo mogą być cywile też. Gdzie? Nie ogar w głowie. Leż na wprost tam za krzakami. Uzbrojony? Miło, ten kamer uzbrojony jest? Chyba jest uzbrojony, ale nie jestem w stanie z tej odległości stwierdzić. Jaki kierunek? Stój, gleba. Aresztować czy nie? Muszę tak, żeby go przeszukać. Może go tymczasowo aresztować. Przeszukaj go, czy nie ma nic podejrzanego. Nie, wygląda na czysto. Jeżeli jest czysty, to można go puścić. Widział pan coś, co tutaj zaszło? Wygląda na to, że... W szoku jest, kurwa. Nie wiem, czy widzisz ten znacznik. Dobra. To pierwszy ogień. Oni do nas. Postrzeli mnie w łeb i Bimaty w plecy. Uratował cię pełen. Kurwa. O! Kurwa, to się jebło, Co jest? Malina, jaki status? Stały. Kacek może będę szedł pierwszy. Mam kamzę. Kurwa. Żyję. Jakiś gość rzucał granatami w nasze samochody. Został wyeliminowany. Niebieskie koszulce. W środku budynku, tak. W środku budynku. W środku budynku jest ten informator i ten. Jego znajomi.
Dobra, zabezpieczyć tutaj teren. To te cywile tam mieszkają. A to Prykuś będziesz w sumie zabezpieczał tyły jako ten. I tak rondo. No spoko, no to tyły musisz tam. Chyba go szerzy. Cywilów. Ej, niech tak sprawdzi tego gościa, co leży na jezdni, tak? Mówiłem, wyeliminowany. Cywile, tak. Dzień dobry panu. Gość jest czujny. No, no, trudno się dziwić, wiesz. No, ale wygląda, ja wygląda dziwił, jakby ormoczowało. Przyszli tutaj po niego, by to nas zostali przy okazji. No, spokojnego sąsiedztwa to on nie ma, nie? Właśnie odjebano tam. No, spokojnego nie ma. Podajcie tutaj jeszcze. O, wąż! Też mieliśmy też uzbrojonych ludzi. Uważajcie, bo wąż tu jest. Wąż? O kurde. A gościo, iloma strzałami zastrzeliłeś tego, co rzucał? Wiesz co, najpierw go strzeliłem dwa razy w nogę, tak żeby go powalić. Myślałem, że coś tam, wiesz, się podda, ale widziałem, że on w tym momencie rzucił drugi granat, to się wycofałem. Jak wybuchł, no to go do kolejnymi dwoma w głowę. Dobra. Czy Prykusiowi udało się pomóc? Potwierdzam, jest już cały. Szkoda, że tak się to potoczyło, ale... Znaczy, chyba myślałem, że przywinujesz tych pleców bardziej. Mówię ci, ja się obróciłem, zlagało mi grę, dostałem strzała, padłem nieprzytomny i jak jesteśmy na miejscu. Jakoś to mi się dopiero odlagało i wiesz, nie? Dobra, wsiadka, wy będziecie się trzymać tyłu naszej, dajcie go zabezpieczyć w tyły. Ty by chociaż poczekaj, że jak... Kurwa, to jest pułapka! To jest pułapka! To jest pułapka, ja prawdopodobnie nie przeżyję tego. Ale to jest popka, zobaczycie. Mam na myśli tyralierę bardziej niż linię. Czyli na lewo, prawo moje. Ale to jest popka, kurwa. By chociaż sprawdzić, co jest na tej plaży stamtąd nawet. No, podeszliśmy do brzegu, by widzieli, co tu się dzieje. A tak to kurwa co, teraz podejdziemy i nas go zjebią. Tyraliera. To jest pułapka, za chwilę zginiemy. Albo znaczy, może nie zginiemy wszyscy, ale jak ktoś zginie, zobaczycie. I pewnie to będę ja zamiast mój niefant. To się źle skończy, to się źle skończy. Widzę drugi samochód tak bardziej na 200, na 190. Na 290 jest drugi samochód, to jest, o tam. Mamy tutaj zabudowania oraz różne pojazdy. Dobra, jeszcze nie otwarto ognia do nas, więc jest nadzieja, że jednak nie będzie aż tak źle. Chodzę z prawej. Widzę człowieka w budynku jakiegoś siedzi. Wygląda na cywila? No, nie ma broni. Dobra, zostaw go w spokoju, idziemy dalej. Tutaj mam jednego człowieka nieuzbrojony, jeden pływa w morzu. Nie ma problem. Co się stało? Szczerze, nie zdziwię się, jak tu zaraz łódka jakaś przepłynie. Halo, jest mnie pan? Dobry. Co pan tutaj robi? Wygląda na jakiegoś robola. Matez, podchodzimy do was drogą. Uwaga, policja. On coś mówi. O, myślę, że wiem, czy szukacie. Trudno, niech mi zastrzelam. Stary, jestem i nie mam nic do stracenia. Oni ostatnio gdzieś organizują przerzut blisko starych boi na wschód stąd. Nie wiem, gdzie dokładnie, ale powodzenie. Starych boi na wschód. Kurwa.
Cud powiedział. A teraz zostawcie mi w spokoju. Poglądam sobie telewizję. Stare boje. To chyba tylko na mapie, jak jestem. Jak jestem najdalej wysunięty. Taki cepelek, no. Punkt na wschód stąd, czyli jak się tam droga wchodzi do morza, to są tam na południe jakieś boje zaznaczone. No dobra, ale musimy tą plażę jeszcze przeszukać, tak czy inaczej. Tak, tak. Mogą być jakieś ślady. Dalej wzdłuż plaży. No. Tutaj po plaży chodzą sobie ludzie. Uzbrojeni? Chyba nie. Nie. Z tego co widzę, to są plażowicze tutaj. Plaża. Zobaczą się ludzie. Może coś wiedzą. Podchodzimy, popytamy się. Dobry. Tego nie robiłem, wszyscy są pełnoletni. No, jeżeli powie mi pan, co pan wie o przemytnikach, to nie będę sprawdzał dowodu. Tak mówię. Wiecie o przemytnikach? Może coś widział. Oj, rozmawialiśmy z tym. No. Dobra, bardzo się dobrze, uważajcie na siebie. No, dobra, dobra. Wlewamy ich, idziemy dalej. Idziemy dalej na południe, południowy wschód. Dobra, Matys, wydaje mi się, że tutaj czysto jest ta plaża. Tak, tak, to jest czysto. Wydaje mi się, że możemy w ogóle zmienić sektor poszukiwań. Tak, tak. Przeszukać teren boi na wschód. Mhm. Wracamy do pojazdu. Przepraszam, bo jeszcze tutaj widzę, że jest złomowisko boi. Są dwa miejsca, w których są boje. I one jest tam trochę wyżej. Tak, są dwa złomowiska. Też bym się chętnie popływał i popalał. No, wygląda to bardzo przyjemnie. To na razie Matys, co mamy, zginęło dwóch naszych i czterech wrogów, z tego co rozumiem. Pięć. Był jeszcze podejrzany, którego wyeliminował Malina. No tak, ale już mówił, że trzech zastrzelili wpierw gości, tak? Więc aha, no to rzeczywiście cztery. Wow! Libor mi się włączył. Całkiem niebrzydka pani. Hellas. Tylko był czarny. To mnie też. Widzisz czarny, a tu nagle laska wyskoczyła. Welcome refugees. Kurwa. Nie wiecie, kogo wpuszczacie wy. Nie wiecie, kogo wpuszczacie do domu, kurwa. Malina w wozie. Ja pamiętam, Matys, jak kiedyś rozłączyło cię z serwera, jak byliśmy na strzelnicy polskiej w mojej misji, w szkolenie. I nagle cię model postaci zmienił na murzyna. I Zbysiaro nagle mówi, o, Matys się zmurzynił. On się po prostu wtedy umył. Tylko pytanie, które boje są ja właściwie. Ja po prostu taka wolna jest, tak na ciekawe, które boje są właściwie, bo są zarazem, to znaczy to nie było opisane, więc bo nie zdziwiłbym się, jakby się tu... Nie zdziwiłbym się, jakby tu nic nie było. Raczej jest tutaj, bo to jest opisane. Albo poczekamy na was. O nie, nie zająco przejedziemy, nie. Z Gaborem nigdy nie wie, on nie wie się. Czy Gimbem jest, czy... Mamy wypadek samochodowy. O kurwa. Odjedźcie, nie podchodźcie ze samochodu. Nie podchodzi. Fajna chyba zapierdalał na sygnale. Na pełnej.
Środku. Co tam się stało? No wykurwił z nas. Ej, gdzie on jest w ogóle? W środku, bali się. Napierdolę. Z nas i z tej. Ale to przywalił was? Ej, no jak Bartman to zrobił? Jak Bartman w dzieło wtedy? Czegoś to się sprawdza. A może to był lak, albo mu teksturę zacięło? Nie wiem, czy jadą w nas, było słychać. No w sumie tekstury ma wezmę na jeżdżą cały. No w punkcie akurat to dobrze, że wykluczamy nikogo, czego nic się nie stało. No nie, bo mieli cięższy pojazd, tak? No nic, to idziemy dalej, kolejna strata, idziemy dalej. Wiecie chłopaki, bo to jest tak, że musimy się też nauczyć nie odnosić strat bez walki. Proponuję jako kolejny temat do szkoleń. No na szkoleniach mieliśmy 3 straty wczoraj, więc wiesz. No teraz też już 3. strata chyba, nie? Nie, no druga. A jeszcze zginął AI. A. Zabity na respie granatem. No tak. Ściekamy przez kogo? Ja w pierwszym momencie, że ktoś myślał, że ktoś sobie robił i statek kosmiczny tutaj kurde zrzucił. WSHQ. Dostaliśmy zgłoszenie do ratownika wodnego o podejrzanych rzeczach ukrytych w kaplicy na południowo-wschodnim krańcu wybrzeża. No nic to nie ma po prostu. Chyba, że mówię, bo białe, te, jak patrzę na mapę, to te białe boje są oznaczone takim symbolem, no nie? I tu jest jedno skupisko, jeszcze jedno jest niżej. Dobra, pomost jest czysty, wracamy do pojazdu. No same chujowe info dostajemy. Ale moja postać ma słabą kondycję w tej grze, zupełnie jak w realu. No ja też. Fajne są te MP5 od Galaxy. No świetne, tanie, a jakie fajne. Dobra, przyjąłem siadłem. Dobra. Do trzech razy sztuka, to jest pułapka. To będzie pułapka, zobaczycie. Do trzech razy sztuka. O, prykuś. W kaplicy widać 2 skrzynki, 3 skrzynki. Uważajcie, czy nie jest zaminowane. Nie wiem, co to jest, chuj wie. Jakieś napisy arabskie są na tym. Nie wchodzić, bo wydaje mi się, że jest tam potykacz rozciągnięty. Przez zakabiczką jest jeszcze jakaś skrzynka. Jest, zgadza się. Mamy linkę. Nie włazić potykacz. Mimo, że dobrze mówi, tam jest linka jakaś detonująca. Musimy wezwać saperów, bo oddział saperski tutaj. Przyjąłem. HQ dostanie informację na ten temat. Niestety aż w Kowali jest najbliższy oddział saperski, także to mogę trochę potrwać. Saperzy to sprawdzą. No dobra, no to chyba już... Widzę jakichś ludzi na właśnie... A. Na plaży na 220 są pontony 4 i jacyś ludzie... O, sprawdzili, bo to chyba murzyni są. Dobra, to możemy ich przepytać. No właśnie, pontony, kurwa, uchodźcy. Czaj, zakuś tam, czyli z respekt. My nie będziemy do nikogo strzelać bezbronnego, my tylko pilnujemy, żeby kurde granice nie przekraczały jakieś kurde osoby. Uważajcie, bo pośród nich jest zawsze przecież dużo kobiet i dzieci. Dokładnie, a nie mężczyzn w wieku pokoju. Uzbrojony człowiek. Uzbrojony. Gleba. Wiecie, mamy uzbrojonego człowieka, reszta spierda. Więcej ich? Stać. Łapcie ich. Łapcie tych, co biegną. Są nieuzbrojeni. Ja patrzę na tych uzbrojonych. Matec, odpowiedź się ogniem, jeżeli otworzą? Kurwa, stać! Gdzie chuje? Kurde, jakie chuje? Nieuzbrojeni. Ja patrzę na tych uzbrojonych. Matec, odpowiedź się ogniem, jeżeli otworzą? Ale lat. Trzeba można otworzyć ogień. Jeden coś rzucił. Zachodzą z prawej strony, ja z niej zachodzą. Próbują nas zajść od słupa. Kurwa, dostałem od słupa. Uchodźcy uciekają na kierunek 320. Kurwa, przez te lagi nie mogę go ich złapać. Dostałem od słupa. Uchodźcy uciekają na kierunek 320. Daj co prawy.
Niestety. Mam ich chronić tam dalej? Spróbuj mnie połatać. Wszyscy ogień otworzone, ale jesteś? Tylko nasz uzbrojony. Uwaga, cywile prawej. Mates, odbiór. Jestem. Myślałem, że dostałeś, cholera. Mam ich chronić tam dalej? Ładź, widzę kolejną grupę, dużą. Za wzgórkiem. Miłosz, gdzie jesteś? Wchodzę powoli, uważajcie, sami cywile zaraz. Jestem na wzgórzu, tutaj przy tobie. Ale nie biegam do mnie. Kurwa, Miłosz dostał. Mate, skupmy się na walce, może Ola jebać tych chłopców. Dobra, jest więcej uzbrojony. Miłosz nie żyje. Pobierz jego broń i walcz dalej. Tak, jest to możliwe. Dobre ostrzeżenie. Dobra, idę z tobą. Mateusz, mamy stratę, Miłosz nie żyje. Biorę. Ostrzał! Uzbrojony, strzelaj! Strzelaj, kurwa! Dobrze, że pękuś położyłeś się. Dole. Kurwa, ci przemytnicy otworzyli ogień do nas. Mates, Pegus, uwaga, tam jest gdzieś gościu ze skałą. Cholera. Dostałem. Kurwa, Kacper zarwał, szybko, pomóżcie mu. Kacper, gdzie jesteś? Nie. Widzę gościa. Ma karabin. Kurwa. O jest, widzę go! A coś ty zbiegałeś, to teraz szurki! Tam mi zarwa. Mam ranę postrzałową na lewym ramieniu. Spróbuj się sam opatrzyć, bo jesteśmy pod ogniem. Dobra, muszę im pomóc. Kurwa, no i tam przy takich lagach to trudno się walczy, to już nawet nie o to chodzi, bo ja bym go zastrzelił tylko lag. Ktoś jeszcze? Jeden pobiegł na górę, nie widzą go? Widzą. I to był chyba ostatni. Podchodzę do domu. No dramat, to dosłownie dramat. Jeszcze nas oskarżają, że kurde ten przyjmować nie chcemy. Potem takie są efekty. Niestety. Ilu w ogóle tych zginęło, bo to pewnie tych cholernych humańców będzie interesowało. Nie wiem, ile policjantów zginęło, ale ile tych uchodźców, kurde, ile ich to zginęło.
Znaczy to jest bandyta, jego nie liczymy. Nie wiem, to chyba... Też ciapaty uzbrojony. Terrorysta pewnie. Kto tu jeszcze zginął? No ten mnie zabił. Chyba. Czy jest to są tu jacyś ten? No, och, nie, to jest chyba ten cywil. To trena, bo mamy jedną ofiarę. No nie wiem, jedna ofiara i tak naprawdę... Kurde... Nikt poza tym nie zginął chyba. Dobra, no policjanci zginęli. I tyle. No, agencja po kryzysie, jak po wojnie. Kurde, nie po kryzysie. W sumie. Co ci socjaliści robią z tym krajem? Dramat. Włącznie oświetlenie i amator. Mi się nie załadowało w ogóle. O, ty, załadowało mi się. Co oni tu oglądają? Ale po francusku. Coś miał po... Ta, po polsku. Grecka to... Grecka po polsku tutaj, kurde, wszystko widzę, jest. To świetnie wygląda na tych kompach. Jejku, poczekaj jeszcze chwilę. Ale widzę porządnego, ktoś tutaj ma. Co ty? O, anima. I Matez gry na Facebooka. A. Dobra. Kurde. Teraz tak, Bimatio 0 kill. Rykuś 0 kill. Malina 1 kill. Kamil 1 kill. Kasper 1 kill. O, zabiłem kogoś. I teraz tak, Miłosz 4. Kurkas 5, Mateusz 6. No. No. Ja... Razem. No. Że mi się naprawdę bardzo podobało. Fajna misja. No, tak. Ona tak też stara się stać w jakichś postaci, które mówi. Ale nie, w sensie taka wyważona, że na początku jakieś w sensie nie była monotonna. Tak, takie są misje kamienne. Były różne rzeczy, robiliśmy. W końcu była rozwałka fajna. Bo u Kamila zawsze tak jest. Najpierw rozwozimy banany, a potem jest jakaś akcja, że samoloty latają. Swoją drogą, Kamilu, bardzo mi to przypominało wypracowany schemat tej misji, jak tych z więzienia CIA, szajbusów, co uciekli, ubrając się w mundury polskie, tam graliśmy. Koło naszej bazy polskiej. Tak, i bardzo mi to jakby przypominało strukturą ogólnie. No tak, jest, nie? No patrz, nie pomyślałem o tym, ale tak jest. Ma też gry na Facebooka i na Naruto.